rzecz się dzieje w małym miasteczku, gdzieś na peryferiach w Polsce. Moja postać, którą odgrywam, czyli kapitan Dorczyński, jest oficerem, kapitanem Wojska Polskiego. W tymże małym miasteczku znajduje się jednostka wojskowa, w której pracuje. No i spotyka go szereg takich jak gdyby wydarzeń, które on zaczyna ze sobą łączyć i które układają mu się w pewną całość, a ta pewna całość rodzi pewną jak gdyby taką w jego głowie teorię jak gdyby spiskową. No i jest to jak gdyby ten początek jego jak gdyby odjechania od tej rzeczywistości. Granica między patriotyzmem, między religijnością a fanatyzmem jest dość cienka i nasz bohater tutaj jakby działania jego i intencje jego działań są dobre, bo on wierzy, że broni z siebie swój kraj, swoją rodzinę. Jego intencje są dobre, natomiast przekracza w którymś momencie tą cienką granicę pomiędzy tym, co rzeczywiście jest ochroną swojej rodziny, a co jest już jakby przekroczeniem i jakby przemocą i psychiczną, i fizyczną. Ten film jest taką opowieścią, która z jednej strony zaczyna się w pewnym sensie banalnie, jako taka prawie obyczajowa przypowiastka, czy wręcz komedia, a kończy się takim ciężkim thrillerem. I nasz główny bohater postanawia bronić, wbrew całemu światu, bronić jakby swojej rodziny, traktując ją jako najważniejszą instytucję, bo ma dzieci, bo ma żonę, którą kocha. No i ten film doprowadza w pewnym momencie do jakichś takich tragicznych sytuacji, których on sam nie przewidział i paradoksalnie historia wygląda w ten sposób, że on broniąc swojej rodziny tak naprawdę naraża nas widzów, że my się boimy o tę rodzinę, co on z nią jakby zrobi dalej. Witek Bereś napisał parę lat temu takie opowiadanie, którego właśnie bohaterem był kapitan Wojska Polskiego, który się troszkę zbuntował jakby przeciwko panującej sytuacji. No i tak krok po kroku powstała jedna wersja scenariusza, druga wersja scenariusza. No i skończyło się tym, że przy 17 wersji scenariusza odważyliśmy się złożyć do spisu i tam został oceniony jako film wybitny. Przy dużych kontrowersjach, bo film jest rzeczywiście mocno kontrowersyjny i rozlicza się z pewnymi takimi naszymi narodowymi i polskimi stereotypami myślenia. To jest fajne, że Tadeusz się tego nie boi, że w dzisiejszych czasach, kiedy wszyscy się wszystkiego boją, to on nie boi się poruszać odważnego tematu, który na pewno jest dość kontrowersyjny, bo my mamy jakby pewne no dość skrajne często poglądy w Polsce, czasami właśnie zahaczające wręcz o fanatyzm, nasza polskość, nasz patriotyzm, nasze flagi, nasze spotkania pod krzyżem, czasami właśnie są na granicy cienkiej, albo czasami niektóre, prawda, rozgłośnie radiowe mówiąc o Bogu, o miłości, mają w sobie tak ogromne pokłady nienawiści i sieją tyle nienawiści, fermentu i tak naprawdę to ten bohater Dorczyński, on jest złożony z tego, on słucha właśnie radia, on chodzi do kościoła, on słucha tego, co się wokół nas dzieje, on wierzy, że on jest bardzo dobrym człowiekiem, że jest patriotą. Obok rodziny głównym bohaterem wydaje się również wnętrze, w którym realizują Państwo ten film. Proszę opowiedzieć coś więcej o scenografii i przygotowaniach wizualnych. Całą scenografię opracowuje Wojtek Żogała, opracował Wojtek Żogała. Film rzeczywiście... Akcja tego filmu dzieje się na ostatnim piętrze w bloku mieszkalnym w małym miasteczku. No nie było trochę możliwości, żeby to nakręcić w rzeczywistym bloku. Producent Piotr Giburowski podjął decyzję, żebyśmy wybudowali scenografię samego wnętrza na hali zdjęciowej. No i jak Państwo widzieliście, no myślę, że tu jest miło i przyjemnie, a przede wszystkim nie ma tego takiego klaustrofobicznego nastroju, gdzie wszyscy się denerwują, bo gdzieś tam zawsze można uciec, hala jest ogromna. No i rzeczywiście ten komfort pracy jest no, duży, tak. Jeżeli tylko reżyser nie zepsuje tego filmu, to będzie dobrze. Myśmy to na pewno kombinowali tak, żeby ten film po pierwsze wyglądał prawdziwie, ale żeby miał jakąś swoją oczywiście stylistykę. I
jest kilka założeń takich formalnych, bardzo prostych. Sam nie wiem, jak one się przełożą. Pierwsze to jest takie, że w miarę rozwoju historii kamera robi się coraz mniej stabilna. Czyli krótko mówiąc, na początku na sobie stoi na statywie, jeździ na wózku, potem coraz częściej przychodzi do ręki, aż w końcu ta kamera z ręki wręcz szaleje, że jak gdyby tak śledzi postęp szaleństwa głównego bohatera. To jest jedno z takich tak naprawdę drobnych założeń i też sam do końca nie wiem, czy to zadziała, no ale trzeba w to wierzyć. Tu jesteśmy w studiu akurat i tutaj na przykład chcieliśmy oświetlać te wnętrza w taki sposób, jakbyśmy oświetlali wnętrze naturalne, czyli rezygnując z tych wszystkich wygód studia, po to, żeby to nie wyglądało żeby jak studio, tylko żeby było maksymalnie wiarygodne, żeby przypominało ten blok. No i gramy też trochę kolorami razem ze współpracy ze scenografem. Jest taką, braliśmy paletę, dużo zieleni, dużo jakichś zgaszonych żółcieni, brązów. To mi się wydaje, że to jest taki ładny kontrast barwny. I no tam można jeszcze do tych kolorów oczywiście teorię podorabiać. Czy jest to dla pana film współczesny, czy też raczej bardziej jest to metafora o osobach wykluczonych społecznie? Znaczy ja nie chciałbym tutaj dopisywania jakiejś filozofii do tego filmu, bo to tak, jak to się mówi, żeby to nie było takie przyklejanie wąsów do pupy, bo tych wąsów nie ma. Jest to thriller, tak samo jak Lśnienie jest thrillerem. Nie, myślę, że bohaterem naszego filmu jest kapitan Wojska Polskiego, ale równie dobrze mógłby to być bankowiec, człowiek, który sprzedaje w sklepie, czy fryzjer. Tak? Nie ma żadnego znaczenia. Co takiego znalazł pan dla siebie w tym scenariuszu, co pan przykuło pana uwagę? Moim zdaniem jest to bardzo ciekawy scenariusz i ważny dla mnie też z tego powodu, że mam w końcu okazję zagrać główną rolę, czyli postać pierwszoplanową. A historia jest historią obłędu, w który popada kapitan Wojska Polskiego. I te stany i te klimaty gdzieś mnie jakby bardzo pociągają i są dużym wyzwaniem dla aktora. Tadeusz stawia przede mną dość nieoczywiste zadania. Tak jak w poprzednim filmie grałam prostytutkę i wiele osób mówiło, że jakby przy mojej drobnej posturze, fizjonomii, że jakby to jest takie dość nieoczywiste obsadzenie mnie w tej roli. To tak samo przy filmie Ostatnie piętro gram, jak dla mnie samej, też zaskakującą rolę żony, która jest tak naprawdę osobą bardzo cichą, skromną, schowaną, podporządkowaną jakby działaniom i życiu swojej rodziny, między innymi właśnie Derczyński jest takim silną, mocną osobowością, a żona nosi w sobie pewną tajemnicę, wychowuje też nieślubne dziecko razem z Derczyńskim, jest mamą trójki dzieci, jest osobą skromną, dość mocno osadzoną jakby w naszej kulturze chrześcijańskiej, osobą religijną i jakby jej światopogląd jest też taki, że żona, choćby nie wiem co się działo w życiu, ma być przy mężu. Drugi raz współpracując i znając już Tadeusza, jakby poznając jego wrażliwość, jego myślenie o filmie, o tym jak on potem buduje jakby na montażu, jak pracuje muzyką, jakby jestem już dużo spokojniejsza i wiem, że on też ma duże doświadczenie w dokumencie i że to też mu pomaga tak naprawdę wyłapywać te momenty prawdy, więc ja jestem jako aktorka tutaj spokojniejsza, co nie znaczy, że jakby się miotam bardzo, bo jest to dość trudna dla mnie rola. Co z doświadczeń dokumentalisty przenosi pan do pracy przy fabule? Nic. zupełnie dwa różne światy. Ja oczywiście stoję w takim głębokim rozkroku, bo z jednej strony chciałbym się trzymać tutaj realiów bardzo, ale one są trochę mało atrakcyjne czasami. No, trochę naginamy trochę ten taki dokumentalny, rzeczywisty wymiar i z tych doświadczeń dokumentalnych to jest inspiracja przede wszystkim. Tak? Ja myślę w ogóle, że te scenariusze, one absolutnie leżą na ulicy. Tak? One leżą w każdej gazecie. Gdyby tak wziąć jakąkolwiek gazetę, od Gazety Wyborczej przez Dziennik Rzeczpospolitą i nawet Super Express czy Fakt, i tak znajdzie się 3, 4, 5 genialnych tematów na fabułę. Z Tadeuszem miesiąc przed rozpoczęciem zdjęć spotykaliśmy się ze scenariuszem i rozmawialiśmy jak gdyby o każdej scenie.
nie lubię sobie stawiać jakichś takich pewnych takich barier dla postaci, którą gram, ponieważ potem praca nad scenariuszem to jest jedna rzecz, a potem wejście na plan i współpraca z kolegami aktorami, z reżyserem, to jest druga sprawa i wolę zostawić sobie jakby taką jakby przestrzeń do manewru. I to się wiąże właśnie z taką, jak mówię, z rodzajem aktorstwa, które uprawiam, takim, gdzie intuicja jest ważnym podpowiadaczem. My tak to szyjemy. Rzeczywiście jest coś takiego, że ten film jest takim fajną taką wspólną pracą, bo jakby i aktorzy, zwłaszcza jakby kolega Habior i operator Augustynek, którzy tam właśnie siedzą i podsłuchują chyba. Gdzieś tam jakby razem tworzymy to, tak? To znaczy, to nie jest też tak, że ta praca nad filmem jest jakby tylko jakby jednostkowa i jakby to akurat jest fajne, to mi się jakby podoba w takiej pracy zespołowej. Jednym z ważniejszych, wydaje mi się, założeń operatorskich w tym filmie była praca na taśmie 16 mm. I wynika to ze specyfiki w ogóle pracy z taką kamerą, która jest mała, bardzo poręczna, można ją bardzo szybko przestawiać, ponieważ w tym filmie jest strasznie dużo scen. I każda scena to jest praktycznie jedno ujęcie, one czasami są rozbite na kilka, co przekłada się na jakiś styl, na jakąś formę tego filmu. Poza tym oczywiście 16 ma swój walor. W postaci dużego ziarna, dużej głębi ostrości i strasznie jestem zadowolony z tej decyzji, bo to przynosi rezultaty, oglądamy materiały, z których się wszyscy cieszą. Poza tym, no umówmy się, jest to coraz większa rzadkość pracowanie w tej chwili na negatywie i to mobilizuje wszystkich i mam nadzieję, że spodoba się też widzowi. No, bo lepiej To jest nasza najmłodsza aktorka tutaj. No ale nie widzieli, jakbyśmy kręcili na bolesny. 14 lat ma ekranowo, natomiast fizycznie ma 23. I przyjechała to ze swoim narzeczonym. Jeszcze nie, ale dobrze gotuje.